Cześć wszystkim, witam Was ponownie w nowym materiale, w którym przedstawię Wam i podzielę się z Wami garściem informacji na temat tego, co pić, co spożywać, w zasadzie tylko co pić, bo z definicji w trakcie postów nie jemy żadnych pokarmów, to powinno być jasne, więc co pić w trakcie postów. Nagrywam ten materiał z tego względu, że w internecie jest sporo nieraz sprzecznych informacji bądź niejasnych i ludzie szukający informacji nieraz nie wiedzą, gdzie się zaczepić, w jakim kierunku pójść. I żebyście mieli takie rzetelną podstawę, oparcie, nagrywam ten materiał. Więc od razu przejdźmy do rzeczy, do sedna. Pierwsza rzecz. Płyny, które spożywamy w trakcie postów, powinny cechować się całkowitym brakiem kaloryczności. I w tym przypadku naszą bazą jest woda. I teraz jaka to woda, wiadomo, że wód jest dużo, więc jaka to woda powinna być? Nie będę się rozwodził, powinna być to woda jak najlepszej jakości, jak najczystsza. Odradzam, jestem przeciwnikiem stosowania wody w butelkach plastikowych. Powinniśmy mieć wodę w butelkach szklanych, tak jak to było kiedyś. Odpowiedni przemysł i infrastruktura, żeby to szkło poddawane było recyklingowi, żeby były zwroty. Szkło jest materiałem biernym chemicznie, nie zawiera w sobie bisfenolu A, nie zawiera w sobie jego pochodnych, w szeregu związków chemicznych, które choć w małych stężeniach, jak wiadomo dzisiaj, mają negatywny wpływ, zaburzają pracę układu hormonalnego, endokrynnego. Więc woda z jak najlepszego źródła. Teraz kwestia mineralizacji. Wody źródlane o najniższym stopniu, nie mówię tu o destylowanej, więc wody źródlane, czy wody nisko zmineralizowane, wody średnio zmineralizowane. Jak najbardziej tutaj się sprawdzają. Jeśli chodzi o wody o dużym stopniu mineralizacji, jak na przykład wody lecznicze, które potrafią mieć na przykład samego sodu w litrze kilkanaście gramów i bliżej 20, to odpowiednio należy je rozcieńczyć, tak, aby to stężenie sodu było na poziomie takim, które ja zalecam do wypijania, czyli żeby w litrze znalazło się na przykład 5 gramów tego sodu, maksymalnie. To jest taka rekomendacja, więc jeszcze bardziej to rozcieńczyć, optymalnie 2-3 gramy minimum w litrze tego sodu powinny być. Jak ktoś, wiadomo, ma większe zapotrzebowanie, większą aktywność fizyczną, no to podaż sodu można jak najbardziej podnieść. O tym już mówiłem. Więc to na temat wody. I teraz kwestia jest jeszcze taka. Słodzików. Przede wszystkim nie używamy w ogóle słodzików. Nie potrzebujemy, tak naprawdę nikt nie potrzebuje, włącznie z cukrzykami, żadnych słodzików w swoim pożywieniu, w swojej diecie. To jest na nic nam potrzebne. I nieważne, czy to będą, mówię tu o regularnym spożyciu, zwłaszcza tych naturalnych, jak ksylitol, czy glikozydy stewiolowe, czy syntetyki, jak aspartam, acesulfam K, czy też pochodna właśnie cukru naturalnego, jak sukraloza. Nie potrzebujemy tych słodzików. Nikt tego nie potrzebuje. Bo po co? Podam Wam taki przykład. Są osoby, które zalecają robienie postów i tym osobom, które prowadzą, dają na przykład, jak są głodne, to żeby zjadły sobie na przykład łyżkę masła orzechowego, albo zjadły łyżkę masła takiego mlecznego, albo żeby sobie zjadły łyżeczkę oleju kokosowego. Po co? Przecież ten post jest po to, żebyście Wy nauczyli się, oswoili się ze swoim głodem. Nie potrzebujemy w ogóle czegoś takiego. I mam też do nich pytanie, czy jeśli pójdziecie na trening, zrobicie ciężki trening, poniszczycie sobie te mięśnie, będą na drugi dzień Was bolały na przykład nogi czy bicepsy, to czy pójdziecie do apteki albo do lekarza po środek przeciwbólowy? To jest
Dziadostwo, no ale są tacy ludzie, którzy chcą ugłaskać swoich klientów, mają z nich pieniądze i zrobią wszystko, żeby oni się czuli komfortowo. Nawet w imię tego, swoich zysków, oni zrezygnują z pełnej definicji postu. Zero przyjmowanych pokarmów. Tak samo słodzików też nie potrzebujemy. Nie wnikam tutaj, jakie one mają wpływ na nasz mikrobiom na przykład. A wiadomo, że mogą modulować skład naszego mikrobiomu, przynajmniej niektóre z nich. A także wiadomo, że w pewnym stopniu przyczyniają się do wyrzutu insuliny. Ale dzieje się to poprzez tak zwaną głowową albo cefaliczną fazę trawienia, gdzie sam słodki smak sygnalizuje organizmowi, sygnalizuje mózgowi, że jest dostępny słodki pokarm. Mózg na pierwszym etapie tego nie rozróżnia, że to są słodziki, z których albo będzie miał mniej energii, albo nie będzie miał jej wcale. Więc to też odstawiamy, wyrzucamy, nie? To jest nam zupełnie niepotrzebne. Teraz kolejna sprawa. Płyny poza wodą, ale na wodzie oparte, ale takie jak kawa czy herbata. Jeśli chodzi o kawę, sam jestem może nie tyle przeciwnikiem, co nie zalecam picia kawy. Zwłaszcza im większe picie kawy, tym jest gorzej dla organizmu. Zwłaszcza w trakcie postów. A z tego to wynika, że kawa, kofeina pobudza nasze nadnercza do wydzielania kortyzolu, do wydzielania adrenaliny, czyli hormonów związanych ze stresem. Trzeba pamiętać, że głodówka, post, bo głodówka to jest troszeczkę, jak się okazuje, coś innego. Post to jest całkowity brak przyjmowanego pokarmu, jest sam w sobie stresem. Nie potrzebujemy go dokładać dodatkowo, ponad to, co już jest. Bo zwłaszcza na początku, pierwszy, drugi dzień, wyraźnie podnosi się poziom tych hormonów. Więc po co jeszcze ładować w sobie kawę i kofeiny? Jest to niepotrzebne. Druga sprawa, że duże spożycie kawy miesza nieźle w naszych jelitach. Ma negatywny wpływ na żołądek, a przeciwutleniacze, na które wiele osób się powołuje na korzystne efekty kawy w związku z tymi polifenolami, różnymi antyoksydantami, przeciwutleniaczami, które tam są, macie je w wielu innych pokarmach, w owocach, warzywach, w ziołach, w przyprawach, w napojach, które mają mniej kofeiny, mniej analogów pochodnych kofeiny, jak na przykład zielona herbata, i nieraz przebijają one kawę, czy kakao na przykład. Nikt nie potrzebuje kawy, przynajmniej w takich ilościach, jaką ludzie piją. Zwłaszcza przy trybie siedzącym. Więc to na temat kawy. Odnośnie tych innych napojów, tutaj trzymam się tego strony bezpiecznej. Tak jak na przykład herbaty. Nie mówię tu o czarnej, ale o różnych innych typach herbat, czy herbaty ziołowe, różne napary ziołowe. Przyznam się Wam szczerze, też ostrożnie bym tutaj do tego podchodził i przy takich krótkich postach, jak 1, 2, 3 dni, można się bez tego obejść i skupić się na tym, co wiemy, że nie wpłynie negatywnie w żaden sposób na poziom insuliny, bo tu chodzi o to, żeby ten poziom insuliny był jak najniższy na poziomie bazowym, bo zawsze ta insulina jest na pewnym niskim stężeniu w naszym organizmie, we krwi. Nieaktywowanie szlaku mTOR. I nie chcemy właśnie tutaj tego ingerować, w to zaburzać. To ma być na niskim poziomie, po to, żeby ten post był najbardziej efektywny. Nie mam takiej na dzień dzisiejszy dużej wiedzy, jeśli chodzi o zioła, choć zacząłem się mocno już w zeszłym roku interesować, zacząłem też zbierać przynajmniej takie podstawowe, jak na przykład pokrzywa zwyczajna, rumianek, skrzyp, wrotycz, to takie podstawowe, czy na przykład ziele piołunu, bylica piołun, to z racji tego bezpieczeństwa i trzymania się takich surowych kryteriów odradzam. Rezygnujemy. Jak ktoś chce kawy czy herbatę, no to jest taki program w telewizji, może sobie obejrzeć w tym czasie. Taki
I teraz przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Oprócz wody ważne są minerały. Najważniejsze z nich to, słuchajcie, jest sód i potas. Te dwa to jest baza. Kluczowe dla regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu, dla pracy serca, dla pracy mięśni, dla naszego samopoczucia, przewodzenia impulsów nerwowych. Bardzo ważne. Ilości już Wam podawałem, jakie tutaj są. Dla przypomnienia, sodu minimalnie, skrajnie minimalna wartość to są 3000 mg na 2 litry wypijane w ciągu jednego dnia postu. Każdy przy zdrowych nerkach, każdy nadmiar będzie wydalony wraz z moczem. Potasu od przynajmniej 3-3,5 tysiąca mg, czyli 3,5 grama u osób o niskiej wadze, po 4,5 u osób o pokaźniejszych wymiarach ciała. Sam stosuję minimum 4 do 5 gramów na właśnie na dobę. I te ilości około to są płaska łyżeczka. Płaska łyżeczka soli dostarcza nam około 4 gramów sodu. Płaska łyżeczka potasu, chlorku potasu, bo takim źródłem właśnie jest potasu, tego minerału chlorek potasu, to sól, dostarcza około właśnie bliżej 5 gramów w płaskiej łyżeczce. I opcjonalnie magnez. Z tego względu, że dużo osób ma niedobory ma właśnie magnezu Polaków. Większość Polaków ma niedobory magnezu i nawet tego makroelementu jak potas. Ja przeanalizowałem sobie kiedyś dietę, takie przykładowe jadłospisy i porównałem to z wartościami danych takich tabelach dietetycznych, ile tam tego potasu jest i powiem Wam, że można się zdziwić, że nawet tego potasu, takiego pierwiastka, którego no dość dużo jest potrzebne, bo prawie 5 gramów, bywa tak, że jest go za mało, że jest deficyt, zbyt mała podaż w diecie, więc ten potas nie tylko z tych względów, ale dodany tutaj też pozwala jakby łagodzić czy uzupełnić te niedobory. Magnez ja stosuję dodatkowo jeszcze bor. Też pisałem osobny artykuł o tym, jak go stosować. W jakich ilościach, bo tu go potrzebujemy znacznie mniej. A jest on o tyle istotny, że w naszym tutaj położeniu polskie gleby cechują się bardzo niskim stężeniem tego minerału, tego pierwiastka o bardzo szerokim działaniu. Od kości, od układu naszego hormonalnego po witaminę D. On tutaj ma bardzo duże działanie, można powiedzieć takie pleiotropowe, czyli wielokierunkowe. I dodatkowo, co ja stosuję, to są takie substancje, trzy wymieniłem, bo one najczęściej się pojawiają, które można, nawet nie mówię już w tej wodzie z minerałami wymieszanymi, ale dodatkowo, w dodatkowej porcji wody spożywać, czyli ocet jabłkowy, bardzo dobre działanie na nasz przewód pokarmowy, a także ma działanie insulinomimetyczne, czyli potrafi obniżać poziom glukozy we krwi i insuliny, więc jak najbardziej warto go też sobie zastosować. Soda oczyszczona. Moje posty zazwyczaj trwają tyle czasu, że praktycznie każdy z nich kończę, wychodząc z takiego postu, kiedy jestem już w stanie ketozy. Jak wiadomo, ciało ketonowe mają odczyn kwaśny, więc w nerkach, bo one trafiają ostatecznie niewykorzystane do moczu, dlatego że nasze nerki mają dość ograniczone możliwości, nie są zbyt efektywne w ponownym takim reabsorbowaniu do krwi właśnie w nerkach ciał ketonowych. Więc to środowisko kwaśne pozwala nam właśnie neutralizować przynajmniej częściowo soda oczyszczona. Dlatego ją też stosuję w niewielkich ilościach. To jest pół łyżeczki zazwyczaj na pół szklanki wody raz dziennie. Zwłaszcza na koniec takiego postu. I witaminę C stosuję z tego względu, że jej
czas półtrwania jest dość krótki w naszym organizmie i nasze ciało z racji tego, że nie ma zdolności wytwarzania witaminy C, jesteśmy pozbawieni takiej genetycznej ścieżki, szlaku molekularnego, szlaku syntezy witaminy C w organizmie. Też ją sobie stosuję tutaj naprawdę w różnych dawkach. I taka ciekawostka, witamina C również ma działanie obniżające glukozę, poziom glukozy w krwi. I dodatkowo rozrzedza krew, więc tak jak wspomniałem, żeby te niedobory też były uzupełniane, ją stosuję. Także tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że czegoś praktycznego się dowiedzieliście. Podsumowując, posty przeprowadzamy na wodzie, ale na wodzie nie samej, tylko z odpowiednią ilością cennych, podstawowych składników mineralnych. I to będę powtarzał jak mantrę do znudzenia, bo cały czas to tu, to tam słyszę, jak czy widzę, czytam, że ktoś promuje posty na samej właśnie wodzie. Jest to moim zdaniem bardzo duży błąd, biorąc pod uwagę wiedzę na temat fizjologii, biochemii człowieka, którego mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi nie będziecie popełniali. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!